Pełne okazji w Leroy Merlin. Tylko do wtorku ponad 200 lamp z rabatami do 40%. Lampy wiszące, reflektory, stojące, nowoczesne i tradycyjne. Teraz nawet 40% taniej. Święto i z nami dni bohatera domu w Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepie. Zapraszamy. Jak docierać do klientów w całej Europie, jeśli masz małą firmę bez dużego budżetu na reklamy? Samuel tak to prowadzi we Francji firmę produkującą świeczki Meyer & Kandel. Nawet 80% swoich europejskich klientów znajduje na Facebooku. Jak mówi, personalizowane reklamy na platformach Facebooka są wyświetlane tylko odpowiednio. Tam kiedy padł, czy powinienem się szaleństwo. Można wyłączyć wskaźnik. Taśmy. Ten sprzęt jest śmiesznie mały. W porównaniu tak do pilota od NX1. Trochę nam pod ręką, bo tu wieża bok stoi. No i tu ma ładny dźwięk. No chodźmy do takiego FS-340, to on. On jest grubszy, jest dłuższy, jest... Wyższy to jest nawet trochę ten, ale... Drogo. Tok za oknami. Na razie sam tuner testujemy. Krzywdzisz mnie już mniej, nocą łatwiej. Zadaje Marcin, zadaje pytanie. Pokonaj zmarszczki od... Dzięki długiej antenie dobry odbiór jest. Duża czułość. W jakim zespole gra aktualnie Cristiano Ronaldo? Wyznając nasze grzechy. Mówił, że może dojść do tego, że... Śmiesznie mały sprzęt. Każdy swoje 10 minut ma. Wejścia mikrofonowe, dwa monofoniczne, wyjścia na kolumny głośnikowe, tam gdzie około 5 watów. Od 3 do 8 ohmów obsługuje, wyjścia słuchawki, duży czek. Ta sama moc na głośniki i na słuchawki, w takich magnetofonach tak było. DIN 5. Tu powinny być RCA, czy inne powinny być dwie pary, wyjście i wejścia, w odwrotnie. I z tego przełącznika będzie się aktywacja. Save, radio, line in. I na DIN5 takie coś też powinno być. Takie coś było na przykład CFS47L, JVC RC555. Co ciekawe, w RC656 w większym, lepszym modelu coś tego nie było. Ale też było DIN5. Bo to jest wejście i wyjście dźwięku, ale to trzeba nacisnąć play i rekord chyba, żeby dźwięk tego szedł. No i jest przełącznik, który
wyłącza wskaźnik. Każdy chodnik twoje imię zna. Te Szwecji sprowadzony. Pisane kredą my mamy. Made in Japan, japońska produkcja. Wersja LS 5180 LS. Rok 81. Tutaj na zasilanie. Baterie R14 razy 6, 15 bar sieci. I ma jeszcze wejście do zasilania 9V. Ciekawe. Tym drogą, na początku jak patrzę zdjęcia, myślę, że to jest wejście do zasilania, żeby... no zasilacie, to nie biorę, bo jak będzie otrapał się, to wezmę. A jednak patrzę, jest wejście do zasilania. Nawet żeby było napięcie. Wierzę tylko tobie, spróbuj tak. Na dzisiaj tu nie ma pasek, tu wymieniłem pasek do magnetofonu, nie chcę grać za bardzo. Kontakt PR, czy tam inny kontakt S chyba jeszcze jest, Jackrosser SPM i wyczyścić w ogóle wszystkie przełączniki innym specyfikiem, potencjometry, to nawet potencjometry można sobie darować, ale można tak po prostu i magnetofon zrobić, to już chyba nie mina paska nawet jest. Choć walka ma 40 kilka dróg. Nie godzą się ogony grać. Inni gonią znikający punkt. Bo skąpili tej jednej pozycji na przełączniku. Weź change zamiast DIN 5 dali. I nawet tutaj powinien być napis ambience. Funkcja sama w sobie jest w radiomagnetofonie. Wybór taśmy. Chromowa, normalna i ferochrom. Wtedy były ferochromy jeszcze używane. Metalowe też były taśmy, ale ferochromy potem całkowicie wyszły z użycia. Jakoś pod koniec lat 80. Bas jako chyba ostatnia firma je robiła. Potem tylko metalowe taśmy były, te najlepsze już. Chromowe to były takie średnie, tych dwa. Takie średnie, no ale w sumie w swojej cenie to były jednak chyba z lepszych. I żelazówki, to wiadomo. Nagrałem wczoraj test już tego ustrojstwa, tylko tam nie było gadania, ale mi zablokowali za piosenkę kultu. Zaskakujące jest to, że takie coś tak gra. Super sentiment for money like. Lata 90 na początek. Ten utwór. Albo i 80 nawet. Kiedyś wiedziałem. Krajewski muzycznie na antenie radia.